Jeśli myślisz o dodaniu do swoich narzędzi programu Luminar Neo, to teraz jest ku temu znakomita okazja. Właśnie trwa promocja, w ramach której można zakupić ten program ze zniżką aż do 83%. Zerknijcie w link, link z kodem rabatowym znajdziecie w opisie filmu. Warto mieć na względzie, że promocja jest ograniczona czasowo. Trwa do 27 listopada tego, czyli 2023 roku. Dlaczego warto się zainteresować Luminarem Neo, jeśli jeszcze go nie używacie? Otóż jest to program, który w ostatnim czasie, mniej więcej na przestrzeni ostatniego roku, bardzo się rozwinął. I obecnie, w mojej opinii, jest jednym z najciekawszych i najbardziej perspektywicznych programów tego rodzaju na rynku. Wiele z jego unikalnych funkcji bazuje na algorytmach sztucznej inteligencji, a uzyskiwane efekty są znakomite. W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia wręcz z wysypem nowych narzędzi i możliwości. Jednym z takich nowych narzędzi jest Panorama Stitching. To jest narzędzie, które służy do tworzenia panoram, ale tym, co go wyróżnia w sposób szczególny, jest możliwość robienia panoram, będących w efekcie zdjęciem, obrazem statycznym z filmów. Tak, możemy tam załadować materiał wideo, wskazać wybrane klatki i w ten sposób owo narzędzie wygeneruje nam panoramę. Ale oprócz tego pojawiły się Studio Light, Neon and Glow, GenRaze, GenSwap. Każde z tych narzędzi wymaga osobnego omówienia i będą filmy dotyczące każdego z tych narzędzi na moim kanale. Serdecznie Was na nie zapraszam. Dzisiaj omówię Wam pokrótce przedostatnie narzędzie, które się pojawiło w ostatnim czasie, a mianowicie GenRaze, czyli wymazywanie generatywne. Jak sama nazwa wskazuje, oprócz tego, że program potrafi wymazać wskazany przez nas obszar, to potrafi jeszcze go zastąpić w inteligentny sposób, bazując na analizie treści czy zawartości obrazu, zdjęcia, na którym pracujemy. Ponieważ najlepiej można się przekonać, jak działa dana funkcja na konkretnym przykładzie, no to jesteśmy właśnie w programie Luminar Neo. Jak możemy skorzystać z funkcji wymazywanie generatywne? Popatrzmy na prawo, w prawy górny róg. Widzimy tutaj takie dwie sekcje, Generative Tools i rozszerzenia. Rozszerzenia na chwilę obecną zostawiamy, interesują nas wyłącznie Generative Tools, a konkretniej właśnie wymazywanie generatywne. I jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić, żeby otworzyć tą funkcję, to wskazać, zaznaczyć zdjęcie, nad którym chcemy pracować i kliknąć w nazwę funkcji. Tamten przycisk. I jesteśmy już w głównym panelu. Co widzimy? Na dole jesteśmy informowani, że to jest właśnie panel funkcji wymazywanie generatywne, czy też narzędzia wymazywanie generatywne. Po prawej stronie mamy dwie strzałki, które w tej chwili są nieaktywne, ponieważ nie wykonaliśmy żadnej akcji, ale to są funkcje Ando i Redo. Gdy klikniemy w tą ikonkę, wyświetlą nam się informacje dotyczące specyfiki tego narzędzia. Gdy klikniemy ponownie, informacja znika. Tutaj mamy narzędzie porównania przed i po, ale znów jest nieaktywne, ponieważ nie wykonaliśmy żadnej akcji. Tu widzimy stopień powiększenia albo pomniejszenia naszego zdjęcia. Na chwilę obecną nie będziemy tego ruszać. Najistotniejsze jest to, czyli zaznacz, odznacz i tutaj taki suwak. Żeby ta funkcja mogła zadziałać, to musimy przede wszystkim programowi wskazać, co chcemy usunąć. I do tego oczywiście służy ten przycisk zaznacz oraz pędzel, który tutaj widzimy nam się uaktywnił. Natomiast z tym suwaczkiem możemy sobie regulować wielkość tego pędzla. Powiedzmy, że w tym zdjęciu chciałbym usunąć ten znak, ponieważ doszedłem do wniosku, że troszeczkę zaburza nam on tutaj harmonię w tym zdjęciu. Odwraca troszkę uwagę od tematu, którym są osoby czekające na przejściu dla pieszych. A więc muszę zaznaczyć ten znak, muszę zrobić taką maskę, muszę pokazać, czego nie chcemy. I warto jest to zrobić z pewnym naddatkiem, żeby program mógł sobie zebrać informacje o najbliższym otoczeniu. Oczywiście zaznaczymy też tutaj tą rurę. W programie Luminar Neo, gdy chcemy narysować linię prostą, to wystarczy, że wciśniemy i przytrzymamy przycisk Shift, klikniemy w pierwszy punkt, w punkt początkowy linii, w punkt końcowy i taka linia prosta sama nam się rysuje. I następnie wciskamy przycisk Usuwanie i czekamy, aż dane z naszego zdjęcia
przemkną z prędkością światła przez internet do serwerów na chmurę firmy Skylum, tam zostaną przetworzone, obrobione, przeliczone i wrócą tą samą drogą do naszego komputera na nasz dysk. Ta funkcja tak właśnie działa, tak działają obie funkcje generatywne. Warto wiedzieć, jeżeli nie mamy internetu, to ta funkcja po prostu nie zadziała. OK. Program wykonał swoją pracę i oczywiście chcemy się temu przyjrzeć. W programie Luminar Neo, gdy chcemy sobie przesunąć zdjęcie w którąś ze stron, wystarczy, że przyciśniemy przycisk spacji i wówczas kursor bądź pędzel zamieni nam się w łapkę. Używając myszy możemy sobie przesuwać nasze zdjęcie. Jeżeli nie chcemy widzieć tej maski, to wystarczy, że wyjedziemy kursorem gdzieś poza obręb zdjęcia. No i widzimy, że nasz program poradził sobie całkiem przyzwoicie. Nie wiadomo dokładnie, co tam jest, ale wygląda to dość wiarygodnie. Porównamy sobie przed i po, czyli użyjemy tego przycisku oczka. No, jest całkiem nieźle. Wygląda to w taki sposób, że nie powinno za bardzo wzbudzać podejrzeń. Niemniej jednak, jeżeli nie bylibyśmy do końca zadowoleni z efektów działania, to zawsze możemy sobie tą funkcję powtórzyć, czyli klikamy przycisk usuwanie jeszcze raz i znów czekamy, aż dane pójdą do chmury, zostaną przetworzone i wrócą na nasz komputer, co zawsze trwa kilka chwil. OK, i widzimy tutaj kolejny efekt działania. No tym razem dorobił jakąś planszę z jakimiś napisami, których nie widać, ponieważ, i zwróćcie uwagę, tło jest delikatnie rozmyte i te napisy też są rozmyte, więc program naprawdę myśli. I oczywiście możemy powtarzać działanie tego narzędzia tak długo, aż będziemy zadowoleni z efektów. Dla przykładu zrobimy jeszcze raz usuwanie i zobaczymy, co będzie za trzecim razem. No i teraz być może jest takie najbardziej wiarygodne, troszkę się temu bardziej przyjrzymy. O, i zwróćcie uwagę, tu nawet jakaś postać człowieka jest dorobiona, bo przecież tutaj był ten słup czy ta rura, a w tej chwili widać na przykład, widać nawet jakiegoś człowieka odwróconego prawdopodobnie plecami. Tutaj trudno powiedzieć, co to jest, no ale coś tam jest i wygląda to w miarę dobrze. No okej, możemy założyć, że tak już zostawimy. I muszę wam powiedzieć, że wcześniej spędziłem trochę czasu też testując specyfikę działania tej funkcji i czasami program radzi sobie doskonale i genialnie, a czasami powiedzmy sobie tak średnio. Ale myślę, że jeżeli tylko mamy wystarczającą ilość cierpliwości, to możemy się doczekać wersji naprawdę bardzo dobrej, bardzo realistycznej. OK, załóżmy, że tutaj już jest w porządku i załóżmy, że mam taki kaprys, żeby usunąć daną osobę. Zobaczymy, jak program poradzi sobie z takim zadaniem. Ponieważ nie chcemy, żeby ten znak był przetwarzany, czy właściwie ten obszar zaznaczony, gdzie był znak, żeby był przetwarzany po raz kolejny, to klikamy sobie resetuj zaznaczenie, maska znika. W tym momencie zamaskujemy sobie tą osóbkę, która tutaj stoi. OK, jak wspomniałem przed chwilą, nie musimy tego robić bardzo szczegółowo. Troszeczkę naddatku może być. Nic to nie zaszkodzi. Oczywiście wypełniamy tutaj wnętrze naszego rysunku. OK, jakoś tam mniej więcej jest. Powinno być. OK, pozwalamy programowi działać. No i proszę, i zobaczcie, co nam program dorobił. Osóbka zniknęła, został dorobiony całkowicie fragment muru i kwiatki. Tego przecież nie było, tutaj możemy sobie zobaczyć. Został dorobiony słup i fragment drogi. I wygląda to naprawdę nieźle. Jeszcze raz. Przed. I tutaj widzimy też jeszcze ze znakiem. I po. Przed. I po.
No i co myślicie? Jednak te algorytmy sztucznej inteligencji potrafią działać zaskakująco sprawnie, ale tak jak mówiłem przed chwilą, niekiedy jest to troszkę kwestia szczęścia. Czasem te wygenerowane fragmenty są bardzo wiarygodne, a czasami nie i działanie funkcji trzeba kilka razy powtórzyć, ale myślę, że przyznacie, że ogólnie można uznać działanie tej funkcji jako, no, zaskakujące. Jeszcze kilka razy zrobimy sobie przed i po. Detale można by dopieścić już używając innych narzędzi, jak na przykład klonowanie i tak dalej, ale ogólnie uważam, że program poradził sobie z tak trudnym zadaniem naprawdę nieźle. Gdy chcemy zapisać naszą pracę, klikamy tutaj w prawym górnym rogu w przycisk Zapisz. Chwilkę to trwa, ale już nie tak długo. I nasze zdjęcie pojawia się w dodatkowym folderze, w folderze Generative Creations. Tam zostaje zapisane. No ale sprawdźmy, jak program poradzi sobie jeszcze z innym zadaniem. W tym zdjęciu spróbujemy usunąć to coś. Nawet za bardzo nie wiem, co to jest. Zaznaczymy. OK. Powinno być w porządku. I pozwalamy pracować. I dane pędzą z prędkością światła przez internet, na chmurę, na serwery. Tam zostają przetwarzane. I z tą samą prędkością, spiesząc się ogromnie, żeby nas za bardzo nie zirytować, podążają na nasz komputer, na nasz dysk i za chwilę się tutaj pojawią i zobaczymy, jaki będzie efekt działania tej generatywnej inteligencji. Jak sobie nasz program poradził? Poradził sobie w taki sposób, że niestety widać tutaj pewien cień. Zwróćcie uwagę, że co prawda obiekt został całkiem dobrze usunięty, ale jest jednak cały ten obszar, znaczy ten obszar ma trochę inny odcień i to widać. No cóż, spróbujemy go inaczej zaznaczyć. Cofniemy sobie. Zaznaczamy jeszcze raz, zrobimy troszkę większe to kółko, będzie może mi łatwiej. Spróbujemy zaznaczyć trochę szerzej. I pozwalamy pracować jeszcze raz. No i teraz wygląda to trochę lepiej, aczkolwiek jeszcze odrobinę tego efektu widać. Co prawda, byłoby to akceptowalne narzędziem klonowania. Na niewielkim przenikaniu można sobie wyrównać tutaj to przejście, tak żeby ono nie było wyraźne i z tej strony też. W tej chwili już nie będziemy tego robić. Uznajemy, że to jest akceptowalne, ewentualnie jeszcze troszeczkę do obróbki przy użyciu właśnie innego narzędzia i ponownie klikamy sobie w przycisk Zapisz. Zdjęcie nam się zapisuje w osobnym folderze Generative Creations. No i tak to mniej więcej działa. Jak wiedzieliście, to narzędzie potrafi sobie w pewnych sytuacjach radzić znakomicie, w innych z kolei potrafi mieć problemy. Nie zawsze efekt jest zgodny z oczekiwaniami i czasami trzeba powtórzyć działanie tej funkcji kilka razy, żeby efekt był dobry albo przynajmniej do przyjęcia. Zdarzyło mi się kilka razy, że efekt był genialny już za pierwszym razem. Zdarzyło mi się też parę razy, że po wielu powtórzeniach i po wielu zmianach zaznaczenia też wciąż nie było jednak to, co być powinno. Jestem jednak przekonany, że to narzędzie będzie udoskonalane, uaktualniane i zapewne z kolejnymi update'ami będzie działało coraz lepiej i coraz lepiej. Sztuczna inteligencja musi się uczyć tak samo, jak i my. Od kogo ma się uczyć, jak nie od nas, a czy my jesteśmy nieomylni? No nie. No więc od sztucznej inteligencji również nie możemy tego, przynajmniej póki co, oczekiwać. Pamiętajcie o promocji 83%, no do 83% zniżki, to nie jest coś, co się zdarza bardzo często. Jeżeli czujecie, że Luminar Neo może być dobrym i pożytecznym narzędziem w Waszych rękach i będzie służył Waszym fotografiom, świetna okazja.
Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jeżeli chcecie sprawdzić cenę i dostępność polecanego i używanego przeze mnie sprzętu w serwisie Ceneo, to link macie w opisie filmu. Zachęcam Was również do wsparcia kanału, czy to poprzez wirtualną kawę, czy poprzez Patronite, czy poprzez dostępne w YouTubie funkcje wesprzyj albo super podziękowanie i koniecznie zostawcie jakiś komentarz w opisie filmu, ponieważ interakcja jest fajna. Dzięki serdeczne, do zobaczenia. Cześć!